Witam serdecznie dla TV Kolecki, wywiad z debiutantką Mistrzostw Europy Seniorek, Patrycją Piechowiak, zawodniczką klubu Budowlani Nowy Tomyśl. Patrycja, słyszałem, że dość dobre, nieoficjalne rekordy życiowe na treningach się zdarzyły. Jak to było? Co teraz można nazwać nieoficjalnym rekordem życiowym? Że na treningu pobiłam swoje żółciówki, co bardzo mnie cieszy, czyli jest to w rwaniu wynik 97 kg i w podrzucie, no niestety nie poprawiłam, ale był atak dwa razy na 120 kg, gdzie tak zwana góra spadła. A widziałem na filmie, ta góra naprawdę niewiele by się utrzymała i 120 by było. A powiedz, jak się czujesz w roli debiutantki? To jest twój debiut seniorskiej imprezy. No, jak będę się czuć, to zobaczymy. Na razie nie ma tremy? Na razie nie ma. Przypominam, że pozycja jest już brązową medalistką Mistrzostw Europy, z tym, że juniorów do lat 20. To jest debiut na seniorskich. Jak trener powiedział, liczy na 217-219, tak? W uboju. Jest to realne? No myślę, że jest to realne. Zobaczymy wszystko, jak prowadzi na starcie. Wiesz, Patrycja, że w Nowym Tomyślu masz już takie stałe, coraz bardziej powiększające się grono kibiców? Mówię to dlatego, że podobno w kilku restauracjach będą wystawione telewizory i 12 o 17 kibice mają zasiąść i oglądać twój start. No też dopiero teraz się tego dowiedziałam. Jest to bardzo miłe i dziękuję, chcą mi kibicować. Tak, pamiętaj, że będziemy na pewno z tobą. Ja osobiście będę wtedy na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, ale telewizor będzie tam konieczny i na pewno będziemy cię oglądać, więc życzymy jak najlepszego startu. Życzymy powodzenia, żebyś wróciła no bardzo, bardzo zadowolona, że to był pierwszy krok w seniorskich imprezach międzynarodowych, gdzie będą już dalej same medale. Dziękuję, Patrycja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zaraz poprosimy następną osobę. Thank you.